Paweł Kapusta, Michał Czechowicz, dziennikarze tygodnika Piłka Nożna. Witają serdecznie z pustoszejącej już strefy pracy dla mediów na Stade Vélodrome w Marsylii. No i jakby nie patrzeć, smutnej z polskiego punktu widzenia. Polacy odpadają z turnieju po całkiem dobrym meczu, zdecydowanie lepszym w polskim wykonaniu niż ten mecz ze Szwajcarią. No chyba niedosyt jednak pozostaje po tym meczu z Portugalią. Niedosyt. Przez nas przemawia żal, tak samo jak przez piłkarzy, z którymi przed chwilą widzieliśmy się w strefie mieszanej, ale mam wrażenie, że te uczucia szybko miną i przede wszystkim skupimy się na wielkim sukcesie, jaki udało się osiągnąć tutaj na Mistrzostwach Europy we Francji. Dla Ciebie kto jest takim największym odkryciem tej drużyny na Wałki? Czy to jest Michał Pazdan, który rozegrał fantastyczny turniej i chyba nawet bez żadnego większego błędu tych kilka meczów zagrał? Kilka osób wypominało mu mecz z Irlandią Północną, ale tak, to na pewno nazwisko, które trzeba wymienić, ale przede wszystkim odkryciem jest drużyna. To, że jako kolektyw Monolit poradziła sobie z tą presją, z tymi oczekiwaniami, że po latach porażek na wielkich turniejach albo nawet braku kwalifikacji przeszliśmy do fazy pucharowej. Tam napisała reprezentacja Polski piękną historię i jeszcze raz powtarzam, że skupmy się na tym, bo tak jak powiedział selekcjoner Nawałka na pomeczowej konferencji, to początek. Początek eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji, do których już przystąpimy z zupełnie nowymi nadziejami i początek czegoś na pewno dobrego. Taki wielki kapitał tutaj doświadczenia zebranego na Mistrzostwach we Francji, tego, że uwierzyliśmy w to, że stać nas na dobry wynik, to naprawdę fundamenty zupełnie nowego postrzegania polskiego futbolu w całości, nie tylko reprezentacji, ale też piłki klubowej, drużyn młodzieżowych itd. Taką tragiczną postacią tych Mistrzostw Europy z polskiego punktu widzenia jest Kuba Błaszczykowski, który w poprzednich meczach był jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym polskim piłkarzem, a dzisiaj no niestety akurat na niego padło w tym konkursie rzutów karnych, loteria jak to się mówi, i akurat na niego wypadło, że on tego karnego nie trafił. Obserwowaliśmy jego reakcję właśnie w strefie mieszanej, nie chciał się zatrzymywać, nie chciał powiedzieć choćby jednego słowa, no nie ma co się dziwić, no wielka tragedia dla niego osobiście. Tak, ale też nie chciał się zatrzymywać, nie chciał komentować chociażby swojego wspaniałego występu z Ukrainą, kiedy był strzelcem zwycięskiego gola. To też kolejny punkt tego, żeby ta drużyna się umocniła. Naprawdę myślmy o przyszłości. To, co osiągnął tutaj zespół Adama Nawałki przed mistrzostwami, było trochę w sferze science fiction. Tak jak mówiłem, dziś przemawia przez nas żal, ale zdecydowanie mamy więcej pozytywów do wyciągnięcia z Euro 2016. No, dzisiaj jeszcze smutnie, ale pewnie jutro obudzimy się, pomyślimy o całym występie polskiej reprezentacji już z chłodniejszą głową i pewnie pomyślimy i powiemy, że nie jest źle, nie jest źle. Natomiast my jeszcze z Francji nie wyjeżdżamy, zostało jeszcze kilka meczów, z Michałem pojeździmy po półfinałach. Mamy nadzieję, że też pojedziemy na Stade de France, żeby zobaczyć wielki finał. No i co, jeżeli Portugalia wyeliminowała Polaków, no to niech już zostanie tym mistrzem Europy. To prawda, to będzie jeszcze dodatkowy smaczek dla podkreślenia naszego sukcesu. Tak więc do zobaczenia.